Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Automation oraz Bimagic Drive'a. Dzisiaj planuję zrobić sobie rajdową wersję malucha. Już przygotowałem sobie silnik. Jeździ na metanolu, z tego co pamiętam. Tak, na metanolu ma 50 koni i 58 Nm, czyli taki trochę bardziej wyżłowany i z jakichś chyba 1000 obrotów na minutę więcej. Ma się, kręci się do 7000, sam jestem do 6000 i ogółem bardziej żwawy jest. Na pewno nie będzie się rozkręcać godzinę, to jak tamta poprzednia wersja. Więc tak, no ja tutaj coś porobię przy nim, zrobię go jakoś wizualnie, przystosuję go trochę. Nie chcę ruszać tutaj w ogóle zawieszenia, przynajmniej w tej sekcji, ponieważ chcę zostawić oryginalność i żeby jak będzie każdy różny wariant, to żeby on się różnił ewentualnie silnikiem czy takimi pojedynczymi elementami tutaj z ostatniej zakładki. Więc no, dobra, tutaj ja już go sobie zrobię tam na szybciora i pokażę wam tutaj na psika. Dobra, zrobiłem maluszka, jak też widzieliście. Trochę po zderzach przesunąłem do góry, stwierdziłem, że tak lepiej trochę wygląda, przynajmniej jak będzie się jechało. Co bardzo tak nie zmieniałem, tylko rodzaj świateł,
Dodałem tutaj światełka, tu jakieś podłogę dałem mu. Dałem w końcu spryskiwacz na przednią szybę, napis Fiacik z przodu. Jakieś naklejki, sponsorzy, opony, felgi. Z tyłu hak. Tutaj miały być niby takie ala dziury, że ten, bo część maluchów, przynajmniej tych rajdowych, widziałem, że ma takie wycięcia. I przesunąłem spoiler do góry i zrobiłem takie niby ala klapy otwierające się, ale one są jakieś zbugowane, że wciska się i dopiero się macha otwiera. Że ona by się otwierała do dołu. Jest trochę nieprzemyślane, ale trudno. No, taki sobie wyszedł. Myślę, że ładnie wygląda. A, no i jeszcze dałem właśnie taki... Kurde, no nie wiem jak to nazwać. Roleta? Tył. No, jak zwał, tak zwał. Jest sobie. Więc no, tak się prezentuje. Wydaje mi się, że fajnie. Jest 100 kilo chudszy od zwykłej wersji. I... Ma delikatnie dłuższe biegi, 140 km na godzinę. Teoretycznie jest w stanie pojechać. Pokazuje, że 134,5, ale ja wiem, że jest w stanie dużo szybciej pojechać. No, zawieszenie jest ustawione tak dosyć zrównoważono. Stwierdziłem, że tak super on się wtedy prowadzi, ponieważ lekki jest i dużo moc nie ma, i też ma przyczepność wtedy. Musiałem dać suwak na minus, bo chciałem go odchudzić, właśnie, żeby był taki bardziej usportowiony. Tego nawet nie ma sensu odpalać, więc ja sobie wyeksportuję samochód i przejdę do Bimenji Drive'a. No dobra, jestem w Bimenji Drive'ie. Dla porównania zrespiłem oba maluchy. Ten dużo lepiej tutaj wygląda w tej grze, lepiej kolory się dopasowały, bo ten jest taki bardziej wyblakły. Taki, no szczerze, ten kolor mi się nie podoba, ale pasuje do malucha. No i ten widać, że już jest bardziej usportowiony, taki fajny. Dużo szybciej wkręca się na obroty. Dla porównania, tu cisnę gaz i tu. Tu już jest 7000, a tu już 6000 i trochę więcej czasu mu to zajęło. Zestawienie będzie porównane na zasadzie, że przejadę się tutaj na tej trasce. Coś tam powycinam, coś tam pokażę. Będę chciał pokazać i na żwirze, i na asfalcie, ale będę chciał tylko zrobić takie, no, może z 3 do 5 porównań, bo jeszcze bym chciał draga wstawić, czy coś. Jeszcze się zobaczy. A śmiesznie w ogóle, bo ten maluch, nie pokazałem tego na starcie, strzela z wydechu. Normalnie, płomieniami, wybuchami. Ale jakoś, ale fajnie się prowadzi. Bardzo fajnie się prowadzi. Fajne są takie auta, co mają mało mocy. Żwawo, tutaj gładziutko, tak bez większych problemów. Bardzo przyjemnie się prowadzi, fajny rozkład masy ma, bo dałem mu 45 na 55. 45 z przodu, 55 z tyłu. Gdzie tamten maluch ma na przykład 40 z przodu i 60 z tyłu. Czyli teoretycznie powinien mieć tamten więcej przyczepności przy ruszaniu czy coś. Ale ten ma lepszy pod wyścigi, ja bym powiedział. To nawet widać, jak on się prowadzi fajnie, i to nawet na żwirze. Także różnica wynika z opon i szerokości ich. I czas jest, no, minuta 9, 10 sekund wolniej od grupy B, załóżmy? A nie, sorry, 20 prawie. No dobra. 1.09. Wezmę tutaj jeszcze maluszkę, przetestuję i wam pokażę czasy, różnice. Ale już widzę, że to będzie masakra tutaj na żwirze. Największą różnicą między tymi maluchami to jest na pewno moc i opony, bo... no i ilość biegów, ale to jakby nie wpływa za bardzo, jak ten maluch wolno jedzie, bo... tamten ma 5 biegów, ten ma 4, ten kręci się do 6000, tamten do 7. A, no i ten jeździ na oponach, na hardach. W celu oszczędzania paliwa i zachowania tam... Tego, jak się normalnie ten samochód zachowuje na drodze, ale już możecie zauważyć, że ten się w porównaniu do tamtego rajdowego, co przed chwilą zrobiłem, bardziej ślizga. Przynajmniej na żwirze. Tam jeszcze na handling trasę wskoczę, bo tam ostatnio jechałem w poprzednim odcinku. Czas powinien być zapisany, więc będę mieć jakieś tam porównanie, ale widzę, że może być masakrycznie duża różnica. Mimo, że tam to jest na asfalcie, czyli teoretycznie ten ma przewagę, bo ma opony na asfalt. A tamten ma jakby na wszystkie nawierzchnie.
No i dojeżdżam sobie i 20 prawie sekund wolniej, dokładnie 18 sekund wolniej na żwirowej nawierzchni. No to jest bardzo duża różnica wbrew pozorom. Ale no też racja jest tak. Znaczy no, też tamten będzie mieć dużo większą przewagę o ten rajdowy ze względu na moc silnika jednak, no bo ty ma ile? Prawie dwa razy więcej koni i dwa razy więcej newta? Ja tamten miał 30 koni, ten ma 50. Nie, no to prawie dwa razy, co nie? Ale dalej to jest duża różnica. Ale fajnie to strzela. Nie pamiętam, jaki czas ostatnio zrobiłem, ale powinien być zapisany na tabeli wyników. Ale to auto ma tą samą przypadłość, czyli ten ma tą samą przypadłość co tamten, czyli ten biegi się psują. Trochę wolniej to przejechałem, ale czuć już na asfalcie, że ten jest bardziej podsterowny. Jakby pewnie jakbym zrobił tył rozbieżny, to by lepiej skręcał, czy nawet przedni stabilizator większy, a tylni twardszy. Ale no właśnie, no, chciałem bardziej pod offroad go ustawić, a nie pod asfalt. Pod asfalt trochę inaczej się ustawia auto, no jednak auta na żwirze z napędem na tył dużo chętniej latają bokiem. Oczywiście cały czas się staram jechać po asfalcie, żeby nie było jakiegoś oszukiwania czy coś. Jakby mógłbym ciąć asfalt i zyskać sobie trochę na czasie, ale bez sensu trochę. Ma być handling course, a nie ścinanie zakrętów. Ale pamiętam, że tutaj to najlepiej pojechał sobie ten BMK. No, minuta 36, nie pamiętam, BMK tam miała fajny czas, a tutaj Maluch miał 1.54, czyli znowu 20 sekund wolniej, czyli na żwirze i na asfalcie. Tylko, że na asfalcie widać, że ta strata jest dużo mniejsza. Zrobiłbym to duże okrążenie, niestety nie mam czasu zapisanego, a też nie chcę tak znikąd sobie wziąć. Bo wolę po prostu pójść na inne mapki i tam potestować. Tylko właśnie, gdzie ja wziąłem sobie maluszkę, to ja nie pamiętam. A, już pamiętam, gdzie wziąłem sobie maluszka. No właśnie, o tak on sobie strzela z wdechu, bo chciałem tak pokazać. Fajnie, tak niewiele, ale zawsze coś. Jak rajdówka prawdziwa. Chcę odpalić sobie to, ten miejski przejazd, taki jak ostatnio. Też raczej za pierwszym razem go przejadę. Ciężko się tym autem rozwalić, naprawdę. Jeszcze ciężej niż tamtym. No i znowu biegi się psują. Trochę za mocny jest przedni hamulec. No, ale dużo łatwiej ma ten samochód. Tamten to już przy 40 zwalniał pod górę. A ten 60 na spokojnie wjeżdża. Jeszcze przyspiesza. Ten maluszek jest dużo lepszy. Yeah, bokiem. Z górki może być śmiesznie. Ten lepiej tłumi. No, super tłumi. Już wcześniej przyhamowałem, bo nie wiedziałem, czy dam radę. O, ale super. No i nawet przejeżdżając przez krawężnik nie ma tragedii. Na szczęście jadę tak wolno, że wszędzie się wyrobię. Trochę bardziej setne zakręty. Trochę teraz przeryzykowałem, ale tym można, więc wykorzystuję to. Nie, o, myślałem, że koło uszkodziłem na sam koniec. I jaki mam czas? Prawie 30 sekund lepszy. Ale patrz ta. Jak coś 4 miesiące temu tutaj miałem. Myślałem, że w BMC robiłem tutaj czas jeszcze. Chyba nie zrobiłem ostatecznie. Nie mam zielonego pojęcia, ale najlepszy na razie czas tutaj. Ale oczywiście będę sobie tutaj maluchy raczej porównywać na tych trasach, no bo jakby wezmę sobie jakiekolwiek inne auto sportowe, które już zrobiłem, czy poza tam zanim zacząłem nagrywać te auta, no to duża większa różnica była.
Jakby tam ta auta, to one gaszą setę w 3 sekundy najwięcej, a ten to cały dzień potrzebuje na to. Tu jest fajny kursik. Zastanawiałem się nad nim. Dobra, chcę pojechać swoim samochodem. 3 okrążenia, 2 okrążenia zrobię dla porównania. Jedno to jest takie rozrzewkowe, a drugie, z racji, że tu pierwszy raz jadę, to zrobię 2. Będzie lepiej. Nie wiem, jak teraz prowadzi. Znaczy, widziałem na mapie. No właśnie, ten tutaj super będzie się sprawywać. Super jest. Mogłem wziąć na te 3 okrążenia. Okej, tu można ciąć. Będę wyjeżdżać na ostatnie okrążenie. Nie wiedziałem, czy właśnie można, czy nie można. Ale widać, że nie wszędzie opłaca się, że tamtym maluchem to ja nie będę musiał nawet ciąć, bo jakby nie będzie w stanie, może inaczej, pod górę nie będę ciąć, z górki będę. Więc nawet tamtemu trochę ułatwiam sprawę teraz. I jaki czas? Jeden 14, nie wiem, czy to jest dobry, ale zaraz się okaże. Ja mu trochę pomogę tutaj przy starcie. Rozkręcę go na obroty, żeby było mu łatwiej. Ole mieli. Nie, może być kicha. Ale też fajnie zawieszenie pracuje. O, ale dużo mniej przyczepności ma koleżka tutaj. No, początek się dobrze zapowiadał w sumie. Ale no właśnie. Problemy z mocą. Jedna wersja na pewno, jaką będę chciał zrobić, to będzie z napędem na 4. Streetowa. Z V8. Jedna będzie dragowa i to raczej będzie następny odcinek. Następny będzie z dragową wersją malucha. Bo bardzo chciałem go dzisiaj zrobić, ale jakby nie miałem silnika, a chcę takiego dowalonego tak z 200 koni, żeby zrobić z tego 0,7. Ale no, jeszcze się wszystko okaże w praniu, jak sobie to rozplanuję. No jedź! Mogłem zobaczyć, jakie okrążenie tam zrobiłem, przynajmniej to byłoby dużo łatwiej ocenić teraz, jak jadę, ale widzę, że będzie jakieś 1,30 coś. I mam to. 1,33. Tam 1,40 zrobiłem chyba. Tak? Nie pamiętam już. A, dobra, zerkniecie sobie, jak trzeba będzie. Dwa razy żwir, dwa razy asfalt. Myślę, że jeszcze bym poszedł sobie na draga przetestować i raczej skończę. No to tylko miało być porównanie. Tam w sumie za mało trochę jeździłem tym rajdowcem. A właśnie, może już na gridowej mapce to zrobię. Tak, na gridowej mapce, bo jeszcze mam ten. Jeszcze bym skoczył nim sobie, zobaczył. Czy w ogóle. No. Przynajmniej on wyląduje na 4 koła, tak fajnie. Bo tamten to przyturlał się 10 razy. Ale dymi na czarno. Właśnie ten metanol, na którym jedzie. Dragowa wersja na nitrometanie będzie raczej. I... No, to już jest dużo większa przewaga. Ale mam pomysł w sumie, bo nie tyle co porównać go z tym maluchem, co porównać go jeszcze z tamtym samochodem, z którym nie o tyle co ostatnio się ścigałem, co z jego sportowioną wersją. 17 sekund. 25 sekund. No. 8 sekund różnicy na dragu samym. Spróbuj z innym przeciwnikiem. Zamiast rajdowego teraz, ostatnio ścigałem się z tym. Tylko, że ścigałem się z... tą wersją bodajże. Tak jest.
A teraz będę chciał Niebaha. Jest tutaj? To jest gravelowa, ale ona ma dużo mocy. Ojojoj, to ja nie mam szans z nimi. Dobra, spróbuję. Ale mam pomysł. Dla wyrównania szans nitro zamontowałem. No i z nitrem od razu są szanse. Nie, normalnie bym z nim nie miał szans. Nie, miałem wtedy 17 sekund. A ten zrobi w 15-6. No bez szans by było, totalnie. Dobra, a teraz tak na sucho. Od 0 do 100 i od 100 do 0. Automation mówiło, że z 14 sekund będzie. A tutaj jest 11,3 i od 100 do 0. A, było ponad 100 w zasadzie, więc jeszcze raz przyspieszę i sprawdzę. Jest i stówka, i... Opsa. 45 metrów, czyli 5 metrów lepiej niż tamta wersja malucha. Famaxa nie ma co pokazywać, bo on i tak pojedzie 140. Jeszcze bym tutaj pojechał przetestować, jak to zawieszenie się sprawuje, ponieważ jak w ostatnim odcinku pokazywałem, to tamten maluch bardzo fajnie tłumi jakieś nierówności czy coś. Może nie wszystkie, ale większość tak. A chciałem konkretnie tutaj sprawdzić. I fajnie jest. Bardzo dobrze on sobie radzi. I jeszcze... nie tu, do ostat... trzeciego od końca. O, ten tak fajnie nie tłumi. Grunt, że jest w stanie przejechać po tym. No i ten na pewno dużo lepiej wyskoczy, z tego co mi się wydaje. No bo jednak większe prędkości osiągamy. Jakby ja tam 100 nawet chyba nie osiągnę, jak robiłem najazd na tą górkę. Nawet i wylądował. Ale na koła jest, jest, jest. Standardy są zachowane. Dobra. No co, jeszcze ostatnia rzecz, czyli mapa do skoków w dal, skoków zwyż. O kurde, może skok zwyż zobaczyć, high strike. To nie jest głupie, to na koniec będzie rampa. To sobie przetestuję, bo teraz w sumie mam dwa samochody takie same, tylko że, no wiadomo, różne wersje, różne warianty. No i zobaczymy, co to będzie. A, przytuliłem się tutaj trochę bardziej do lewej, tak żeby sobie znowu zrespić dwa maluchy naraz. Oczywiście dwoma naraz nie pojadę, no bo to jest trochę mało wykonalne. Ale tak, żeby od razu przełączyć się i zobaczyć. Dobra, pełen but. Z pola startowego, no w miarę jakby to, no nie czepiałem się szczegółów, to auto nawet pewnie nie zrobi Fomaxa tutaj na górce. Albo będę musiał odpuścić gaz. No, nawet sprzęgło wcisnąć. Dobra, turlaj się. Co było? 75-80 metrów, jakoś tak. I jeszcze wylądował na koła. Zaskakujące stworzenie. A zjadę z nim na bok, po to, żeby tamten miał 3-3 najazd i ewentualnie powrót. Tutaj lekko tam przywalił, ale tam kij w to. Resztę zaciągnąłem, ale w ogóle nie zadziałał. Dobra.
No, podobna prędkość powinna być zresztą, no bo aerodynamika jest prawie identyczna. I ale wyżej skoczył, 85 metrów nawet. I ten też lepiej wylądował, tylko niestety przywalił przodem. Dobra, jak to się robiło? Mapa. I tutaj chcę. Quick travel. Nim podjadę do przodu. I skoczę. Maluch tamten. Po prostu go spuszczę z górki chyba. I tyle, bo jakby już skakałem nim. Ja go naprawię, rozpędzę i niech leci w siną dalej. Jak się rozwali, to trudno. Dobra. Jedź. I teraz ty. No. Nie wiem, czemu mi znowu trigger nie działa tak, jak powinien. Ostatnio było ok. Już zdupiłem. Moja wina. No zapomniałem, że piątka jest jeszcze w tym aucie. Ale oba powinny wylądować na kołach raczej. Backflip? O kurwa! Piękne stworzenie. O, a ten wylądował na kołach. O, cholera. Ale on się tu porozwalał w ogóle. Co jest? I... Dobra. Nie ma znaczenia. Da, tym na pełnym gazie teraz jadę. Po prostu. Full power. Jakby nie wrzucam sprzęgła niczego, czyli zniszczę silnik pewnie po drodze. A. Czy dałoby się niezniszczonym autem skakać? Wybuchnie? Nie, nie wybuchnie. 160, no? Przeżył. Na koła? No! Najlepiej zrobiony samochód do tej pory. Easy. No dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Zostawcie znać oraz dawajcie pomysły na kolejne odcinki. Do Automation i Bimagi Drive'a, żebym miał co nagrywać, bo tak w sumie na razie nie mam, ale no. Dzięki za oglądanką. Zapraszam na streamy, które są planowo tak jak zwykle były. I trzymajcie się cieplutko i na razie.